Dzień czwarty. Dalej w łebie, ale wychodzimy powoli. Powoli. Jak nastrój? Optymistyczny. Zaraz będzie śniadanie. Kebab i zapiekanka. Przynajmniej się wyspaliśmy dzisiaj. No, no 12 godzin chyba spaliśmy. Mów za siebie, ja tylko 10. No, na 10. Ale generalnie fajnie. Chodzimy, idziemy na plażę. Na plażę nudystów tym razem. Już nie byliśmy. Znaczy już mieliśmy nocleg na plażę nudystów, ale łysy się nie obdarzą. Przykro mi, Marku. Niestety. Straciłem swoją szansę. Może jeszcze będziesz miał jaką? Ale będzie, będzie, tak. Jeszcze będzie. Dobra, wiedziałem, że coś mądrego powiesz, to już mogę kończyć. No i jesteśmy tutaj. Jakieś 2 km za Łebą, pogoda jest całkiem ładna. Idziemy w stronę Osetnika. Tam jest plaża za mną. No jest całkiem dobrze, tylko nogi trochę bolą. Ale dzisiaj planujemy przejść jakieś 12-14 km, może jak się uda. No i będziemy się potem rozbijać wieczorem i znowu w namiocie. Do zobaczenia na plaży. I co to jest? Garaż. Co? 220 V, oszczędzaj energii. Będę. Idziemy zobaczyć drugie pomieszczenie. Coś tutaj jest. Jest coś ciekawego? Nic. Nic, a nie. To idziemy nad morze. Idziemy. Doszliśmy do miejsca przed Osetnikiem, gdzie jest zatopiony marsz, który był przed chwilą na filmie. Robimy sobie przerwę na jedzenie, nogi trochę zmęczone. Pogoda taka nie wiadomo jaka, raz świeci słońce, raz wieje wiatr i pada deszcz. A tu Marek zmęczony. Co ty tak myślisz?
ty tak myślisz? No to nie. No jaka będzie? Właśnie nie wiem. No to dzięki, dzięki za info. A Marek będzie tyle jadł, zgłodniał. Duże chłopy to i dużo zjedzą. Dobra, pierdalamy już. No i jesteśmy za Lubiatowem, na pięknej, szerokiej plaży, rozbiliśmy się już tutaj, jak widać. Zaraz idziemy się kąpać. Marek, jak ci podoba miejsce? Lubię morze. Podoba cię, tak? O, tak? Tak to wygląda.